Cześć! Witam Ciebie serdecznie w drugim odcinku poświęconym wynikom Wielkiej Ankiety Flippingu 2021. W poprzednim odcinku omówiłem, kim byli respondenci, skąd się wzięli, czy flipują, czy nie flipują, dlaczego flipują, dlaczego nie flipują, jakimi strategiami się posługują do flipowania, a w tym odcinku porozmawiamy o tym, co wszystkich pewnie najbardziej interesuje, mianowicie ile tak naprawdę na tym flippingu można zarobić, ile ten flipping tak naprawdę zajmuje czasu. Zapraszam Ciebie do oglądania. Dzisiejsze nagranie wspiera firma SimpleRent, moich znajomych, która wprawdzie nie zajmuje się flippingiem, więc nie kojarzę jej z tym tematem, a zajmuje się przede wszystkim wiarygodnością i bezpieczeństwem najmu dla obu stron, dla najemców i wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. W dużym skrócie SimpleRent pomaga w weryfikacji najemcy, przez to, żeby przede wszystkim właściciel mieszkania powierzający duży majątek najemcy czuł się jakby komfortowo i bezpiecznie i wiarygodnie przede wszystkim w takiej relacji. SimpleRent też proponuje i oferuje dwa rodzaje ubezpieczeń sprzedawanych razem z PZU. Mianowicie pierwsze ubezpieczenie od m.in. niezapłaconego czynszu, ale też od innych aspektów istotnych dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz też ubezpieczenie dla najemców w ramach odpowiedzialności cywilnej, czyli związanych na przykład z jakimiś drobnymi lub mniej drobnymi, ale w każdym razie nieumyślnymi uszkodzeniami czy zniszczeniami, jakie po prostu w trakcie najmu też się pojawiają. Więc są to rozwiązania zarówno dla i najemców, i dla właścicieli mieszkań. Okej. Okay. To ile można zarobić na jednym flipie? Ile tak naprawdę taka działalność, bo tutaj też jest bardzo dużo różnych może mitów, półprawd, opinii, czy takich reguł kciuka, ile się zarabia na tym flippingu. Różne historie można usłyszeć, czasami właśnie takie bardzo, że tak powiem, rozsadzające głowę, że ktoś zarobił na jakimś tam flipie 100 tysięcy złotych albo 300 tysięcy złotych. I oczywiście takie złote strzały się zdarzają. Natomiast można powiedzieć tak, nie z samych złotych strzałów życie się składa i tak samo jeżeli ktoś inwestuje na przykład na giełdzie, to też wie, że na ileś tam złotych strzałów, świetnych akcji czy tam świetnych spółek trafimy ileś tam dziesiąt po prostu jakichś szrotów czy pechowych spółek, gdzie wyniki będą przeciętne albo negatywne. Identycznie z flippingiem, tak mówiłem, jeżeli robicie to w większej skali, to po prostu tu działa statystyka. No niemniej jakieś reguły chcielibyśmy pewnie poznać. Ja osobiście słyszałem i faktycznie też się sam trochę posługuję i posługiwałem taką regułą, że taki przeciętny flip po wszystkich kosztach realizacji różnych tam pechowych potknięć, ryzyk i tak dalej powinien przynosić około 30 tysięcy złotych. Pi razy drzwi oczywiście plus minus. Ja głównie flipowałem tańszymi mieszkaniami, głównie pod właśnie działalność na wynajem, czyli gotowce inwestycyjne. I faktycznie po tej ankiecie widać, że znowu tak jak tu na osi poziomej mamy średni kapitał flipa i na osi pionowej mamy średni zysk brutto właśnie z takiego flipa, przeciętnie według odpowiedzi, no to faktycznie dominowały tak zwane typowe flipy. Czyli ponad 80% tych odpowiedzi wskazywało, że te typowy taki flip przynosi od 20 do 50 tysięcy złotych zysku i to właśnie było średnio około 30-35 tysięcy złotych właśnie w tej grupie na najbardziej przeciętnych, najbardziej typowych flipów, gdzie może nie zrobiliśmy go jakoś super szybko, może to mieszkanie było jakoś super tanie, czy tam super drogie, ono było takie najzwyklejsze, czyli najczęściej to właśnie są mieszkania większe kawalerki, czy powiedzmy jeden pokój z kuchnią, ewentualnie dwa pokoje, typowo mieszkania właśnie konsumenckie, takie starter flat, jak to się po angielsku nazywa, gdzie też powiedzmy jest to przedział taki najbardziej standardowy, więc tam najbardziej też standardowe wyniki są osiągane. I oczywiście też się pojawiają złote strzały. Ja nie pamiętam ile najwięcej na jednym mieszkaniu zarobiłem, ale no, to były kwoty podobne właśnie do tych ankietowych. I one pewnie stanowią około 10% jakby transakcji, jakie się udaje jakby zrealizować, gdzie one z reguły dotyczą tańszych mieszkań, ale też mogą być w tym przedziale, powiedzmy, takich przeciętnych mieszkań. Dlaczego? No bo cena czyni cuda. Jeżeli kupujemy mieszkanie naprawdę tanio, to jesteśmy w stanie wygenerować na tym bardzo fajny zysk. I to są z reguły szybsze flipy, szybsze transakcje ze względu właśnie na taki segment
niższych, powiedzmy, cen. No i w efekcie te ROI, czy tam zwrot taki procentowy, on tam potrafi dochodzić do 100%. No ale oczywiście to jest jakiś tam po prostu efekt arytmetyki. Mało włożyliśmy, dużo wyjęliśmy, więc mamy wysokie 100% na przykład zysku. Ale tak jak mówiłem, to są złote strzały. Czyli to nie jest tak, że zrobię ten złoty strzał nawet raz, to kolejny będzie też złotym strzałem. No nie, prawdopodobieństwo jest raczej takie, że głównie będziecie realizować typowe flipy, bo coś się może oczywiście tam nie wyjść po prostu z transakcją i to po prostu się zdarza. Złote strzały, oczywiście można je wypatrywać, można tak skoncentrować swoją strategię i to pewnie jest jakiś tam wniosek też z tego wykresu, z mojego doświadczenia też koncentracja podpowiada, że faktycznie to ma sens. Natomiast trudno oczekiwać, że zawsze będziemy realizować złote strzały. Pewnym jakimś drogą wyjścia, czy powiedzmy jakąś taką strategią, która może ułatwiać jakby realizowanie takich podwyższonych zysków na poziomie absolutnym, bo też pamiętajmy, że ten slajd, ten wykres pokazuje dochody jakby w ujęciu w złotych, to jest koncentracja na podwyższonym standardzie, w segmencie droższych mieszkań, powiedzmy tutaj akurat mamy od 500 000 wzwyż, gdzie typowo mamy bardziej klientów gotówkowych, mamy szybsze zawieranie transakcji, mamy jakby niekoniecznie skłonność do tego, żeby patrzeć na każdą złotówkę, tylko raczej koncentrować się na jakości produktu. No jeżeli się posłuchacie też osoby, które na przykład koncentrują się na sektorze premium, no to one też potwierdzają, że te absolutne zyski, czyli liczone w tysiącach złotych w sektorze, w tym segmencie podwyższonym, no one ewidentnie są przeciętnie wyższe i lepsze. Generalnie zasada jest taka, czy tam zależność, że no im jest droższe mieszkanie, tym ten absolutny zysk jest trochę wyższy, no ale zauważmy, że musimy w każde takie mieszkanie coraz więcej jakby pieniędzy włożyć, a te zyski, one takie istotnie wyższe nie są. No i efekt jest taki, że jeżeli sobie policzymy zwrot procentowy, to pomijając jakieś tam, powiedzmy, takie tak zwane outliery, czy takie wyjątki, gdzie coś super poszło albo coś super nie poszło, czy mieliśmy pecha, no to jednak tendencja jest taka, że ten zwrot procentowy, czyli jak dobrze nasza złotówka pracuje w ujęciu procentowym, to ona co do zasady jest tym wyższa, im tańsze jest mieszkanie. Czyli po prostu w segmencie ekonomicznym, znowu z reguły to jest taki segment, w którym większość ludzi nie działa, nie ma świadomości, że tam można zarabiać dobre pieniądze, lub one to są trudne mieszkania, bo są na przykład do remontu, lub ewentualnie są w mniejszych miastach, gdzie znowu ryzyko jest trochę większe, to tamte zyski są wyższe. Ten segment właśnie ekonomiczny, zwłaszcza poniżej powiedzmy 150-200 tysięcy złotych, ten zwrot procentowy jest wyższy. Pewnym wyjątkiem są właśnie te droższe mieszkania, ten segment taki premium, gdzie mniej więcej powyżej 500 tysięcy złotych, przynajmniej na bazie tych wyników, ten zwrot procentowy powoli zaczyna też rosnąć, a ten dołek, czy najmniejsze zyski procentowe, to one są w tym przedziale między 200 tysięcy a powiedzmy 400-500 tysięcy złotych. Przede wszystkim 300-400 tysięcy złotych. Dlaczego? Ponieważ to jest oczywiście hipoteza i powiedzmy można z nią dyskutować, no ale znając powiedzmy pewne prawidła i ekonomii rynku nieruchomości, to jest segment, gdzie jest największa konkurencja i kupujących, i sprzedających, bo to są te najzwyklejsze mieszkania, właśnie mniej więcej dwupokojowe, gdzie mamy najwięcej z jednej strony właśnie potencjalnych konkurentów, najwięcej osób w tym segmencie mimo wszystko jest jakby też skoncentrowana na cenę, czyli ona też jakby lekką ręką nie wydaje tych pieniędzy, więc też jakby jest więcej tam takich dywagacji cenowych, co trochę tłumaczy, że no, jeżeli gdzieś jest największa konkurencja, największa wrażliwość cenowa, no to tam te marże techniczne rzecz biorąc powinny być najniższe. Oczywiście to nie znaczy, że co jakiś czas nawet właśnie w tym przedziale nie można uzyskać lepszego ROI, lepszego zwrotu. To oczywiście też się zdarza, to po prostu to są te złote strzały. No ale dlatego o tym wszystkim mówię, żeby ktoś, kto przede wszystkim aspiruje, zastanawia się nad flippingiem albo ocenia swoje wyniki, no żeby jakby umiejscawiały je w realiach, a niekoniecznie w jakichś tam mitach czy podaniach ludowych. Okej. I warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie ten zwrot procentowy, który tutaj pokazuję, czy te przeciętne zyski, one nie uwzględniają
czasu pracy, czy tego wysiłku pracy samego flipera, poświęcony jakby wprowadzeniu tej działalności. No, a prawda jest taka, że w mieszkaniu za 500 tysięcy, czy w mieszkaniu za 100 tysięcy złotych, pracy może być bardzo podobnie dużo, no ale jakby ten aspekt tego nie pokazuje. Można powiedzieć, że te wyższe procentowe zyski w tych najtańszych mieszkaniach to jest poniekąd pochodna tego zaangażowanego czasu, że po prostu ten czas kosztuje, my go nie liczymy w pieniądzu, ale no realnie gdzieś on tam się odkłada. No więc w dużym skrócie można powiedzieć, że gdyby ktoś się zastanawiał, jak ma poukładać swoją strategię i jak przede wszystkim, powiedzmy, jak zrobić w ten sposób, żeby jak największe zyski jakby procentowo uzyskiwać, bo to nas pewnie najbardziej interesuje potencjalnie, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy pasywnym fliperem i się zastanawiamy, komu powierzyć kapitał, jak on prowadzi swój biznes i na ile jego zyski są realistyczne, a to tak naprawdę największe szanse na okazję, czy te super wysokie procentowe zwroty, to one są w segmencie tych najtańszych mieszkań. No tam po prostu działa ta matematyka, ta arytmetyka wysokiego zysku do niskiej ceny jakby samego zakupu. W przedziale takich przeciętnych mieszkań, takich poniżej 300 tysięcy złotych, te szanse na okazję są procentowe, przynajmniej są relatywnie niższe. I podobnie jest, im dalej w las, im droższe mieszkania, tym te zwroty procentowe potencjalnie są jeszcze niższe i tych szans na okazję po prostu w tym segmencie pewnie jest najmniej. No znowu one są najbardziej spenetrowane przez konkurencję czy przez kupujących. No i znowu tutaj jedna gwiazdka. Wyjątkiem są te mieszkania najdroższe, premium, których w ogóle tutaj w tej ankiecie pewnie nie były bardzo reprezentowane, które wiem, że też tam tych potencjału do okazji jest trochę więcej i pewnie ten wykres jeszcze by się tam zaginął do góry właśnie powyżej tych najdroższych mieszkań. Okej, no to teraz, jeżeli wiemy, ile procentowo można zarobić na tych flipach, no to powstaje pytanie, no dobra, ale jeden flip jest krótszy, drugi jest dłuższy, to ile to te zyski w czasie wyglądają? No i faktycznie zadałem też pytanie, ile przeciętnie te flipy jakby trwały wśród tych respondentów. No i tu się pojawia znowu odwrotna taka zależność, że te najtańsze mieszkania oraz najdroższe, to one, przeciętnie ci fliperzy najszybciej nimi obracali tymi mieszkaniami. A w tym środkowym segmencie między te 200 a 400 tysięcy złotych flipy były relatywnie najdłuższe. One przeciętnie trwały około 6 miesięcy, ale sięgające nawet do 8 miesięcy, jeżeli chodzi o część transakcji. Podczas gdy w tych tańszych segmentach średnia to było około 4 miesięcy, podobnie w tych najdroższych. I z czego to wynika? Znowu, to musimy się opierać na hipotezie czy jakichś tam domysłach, w jaki sposób te osoby prowadziły tą strategię i swoją działalność. Natomiast no, widać jakby w tych wynikach, że część tych osób z tego środkowego segmentu realizowała ewidentnie mieszkania na czysto remontowane, gdzie no, ten czas po prostu transakcji był najdłuższy i on po prostu się wydłużał do tych 8 miesięcy nawet. Natomiast w segmencie najtańszych mieszkań tam był bardzo szybki obrót, najpewniej z reguły na brudno. Ewentualnie to były na tyle małe mieszkania, że ten remont mógł być najszybszy, no bo jakby inną ilość czasu potrzebujemy na mieszkanie 20-metrowe, inną na 60-metrowe. Oczywiście z pewnymi tam niuansami, to nie jest jakby zależność jakby taka jedno do jednego. I podobnie w segmencie tym premium te transakcje też, zwłaszcza po stronie sprzedażowej, mogą być szybsze, ponieważ tutaj więcej pewnie miało aspektów do potencjalnego kupującego, więcej wpływu na decyzję miało to, że jest na przykład bardzo dobra lokalizacja, bardzo fajny standard, transakcja gotówkowa, więc takie transakcje były najszybsze. Chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że no, znowu tu się zawsze noga może powinąć na różnych aspektach i ten flip może być dłuższy. Pamiętajmy oczywiście, takie ostatnie zastrzeżenie w tym miejscu, że przy takiej próbie nie można jednoznacznie powiedzieć, że tani flip oznacza najkrótszy czas, drogi flip to jest najszybszy flip, a ten środkowy przedział, jakby segment mieszkaniowy to są najdłuższe flipy. Nie, to zależy od różnych aspektów, natomiast te dane faktycznie taką hipotezę mogą sugerować. Mam nadzieję, że w kolejnym znowu, w kolejnej edycji jeszcze bardziej dogłębnie się temu przyjrzymy. Natomiast jeżeli to razem połączymy wszystko do kupy, ile łącznie zarabiamy na danym mieszkaniu, ile trwa flip w danym segmencie, no to uzyskujemy
tak naprawdę tą najciekawszą jakby informację, ile my tak naprawdę w ciągu roku przeciętnie na poszczególnych kategoriach mieszkań możemy zarabiać, czyli jak właściwie tą naszą strategię flippingową powinniśmy ustawić. No i tutaj widać, że najlepsze takie wyniki tego zwrotu, tego ROI w ujęciu rocznym per annum, no tak naprawdę najwięcej możemy realizować właśnie w tym segmencie albo tych bardzo ekonomicznych mieszkań, tych najtańszych okazji, które oczywiście najtrudniej znowu jest pozyskać, albo w tym segmencie premium. A w tym najbardziej takim spenetrowanym obszarze rynkowym, no to te zwroty w ujęciu rocznym, one będą przeciętnie niższe ze względu właśnie na konkurencję i na po prostu dłuższe trwanie po prostu pracy w tym segmencie, bo tu musimy z reguły też włożyć czas w remont. Nie jesteśmy w stanie tak łatwo sprzedawać mieszkań na brudno, no więc efektywnie jakby te zwroty są tutaj niższe. No i jaki jest efekt tak naprawdę, czy tam odpowiedź na pytanie, no dobra, to ile właściwie na tym flippingu się zarabia? No i tutaj mamy taką odpowiedź, że pomijając te, powiedzmy, te skrajne strategie, gdzie te zwroty mogą być powyżej 30-40% per annum, zakładając, że kapitał jest non-stop zaangażowany, no to w tym najbardziej takim standardowym obszarze flippingu, no to te zwroty są między 10-40% w skali roku. Dość wysokie stopy, przeciętnie 20-30%, to faktycznie robi wrażenie. No ale trzeba mieć tutaj jakby wziąć pod uwagę jakby dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że nie zawsze udaje nam się ciągle nasz kapitał angażować, więc tak naprawdę z reguły jakieś są przerwy między jedną transakcją a drugą, zwłaszcza teraz, kiedy sprzedaże trochę wolniej trwają, więc ewidentnie te stopy zwrotu w ujęciu rocznym będą niższe. No i drugi znowu aspekt, o którym znowu przypominam, że te wyliczenia nie uwzględniają jakby zaangażowania naszego własnego czasu. Więc gdybyśmy jeszcze tak po Bożemu policzyli, że angażuję tyle a tyle godzin czasu w tą działalność, moja godzina kosztuje tyle, no to oczywiście te wyniki będą nieco niższe. Niemniej odpowiada to trochę na pytanie, dlaczego ludzie flipują. Ano dlatego, że mogą zarabiać, ich kapitał może pracować na poziomie co najmniej 10% w skali roku. Pomijając w tej chwili pewnie niektóre obligacje korporacyjne i pewnie niektóre inwestycje na rynku akcyjnym, chociaż niekoniecznie to jest takie proste w dniu dzisiejszym, no to pokazuje bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Odpowiada na pytanie, dlaczego ludzie się tym zajmują. Okej. Takie są wyniki aktywnych fliperów, natomiast porównajmy je, jak one się jeszcze kształtowały, tak już trochę na koniec, pomiędzy różnymi grupami respondentów, no bo aktywni to są osoby, które są dość, że tak powiem, obiektywne i one przeciętnie zarabiały około 40 tysięcy złotych, gdybyśmy tak wzięli jedną taką statystykę, około 40 tysięcy złotych właśnie przeciętnie na flipie, gdzie takie minimum, pytają ich też o jakie minimalne przeciętnie zyski realizowały, czy maksymalnie, no to faktycznie ten przedział jest między 20 a 60 tysięcy złotych i średnio około 40. Natomiast jeżeli popatrzymy na byłych fliperów, to są dwie ciekawostki. Byli fliperzy przeciętnie zarabiali około 10 tysięcy złotych mniej, przeciętnie, na każdym flipie. Co trochę może odpowiadać właśnie, faktycznie te osoby mniej zarabiały, być może, nie wiem, miały trochę mniej szczęścia, może gorzej prowadziły ten biznes, może to nie był właściwy moment, ale ewidentnie widać, że te zarobki były mniejsze, co trochę odpowiada, że te 30 tysięcy złotych, no to już nie było na tyle dużo, żeby w ten biznes się jakby angażować i poświęcać na to czas. Czyli to trochę jest, może nie reguła kciuka, ale to trochę pokazuje, jaki faktycznie jest ten taki minimalny próg sensowności, żeby w ogóle tym się zajmować i chyba to jest więcej niż 30 tysięcy złotych. Taka hipoteza. Natomiast inna ciekawostka jest taka, że niezależnie czy to byli aktywni, czy też weterani, ci byli jakby fliperzy, to te minimalne zyski na jednej transakcji były pokazywane na poziomie około 20 tysięcy złotych, lekko powyżej. Co trochę pokazuje, że przynajmniej tym osobom no trudno było na flippingu, przynajmniej w tamtych latach, kiedy oni to robili, trudno było tracić na tej działalności. I teraz ten, kto praktycznie jakby zajmował się flippingiem, jakby wie, że zawsze można zrobić różne rzeczy, różne ruchy albo powiedzmy różne ruchy marketingowe wykonać, żeby może trochę jednak
podpracować tą cenę sprzedaży, może trochę więcej cierpliwości włożyć, że tak powiem, w czekanie na klienta, czy ewentualnie wprowadzić po prostu parę zmian poprzez, nie wiem, planowaliśmy zrobić mieszkanie tak, ale potrzebujemy, nie wiem, wyposażenia, homestagingu i tak dalej. No w każdym razie, jak już jesteście z tym mieszkaniem i na nim działacie, wiecie, że no można zrobić sójkę z mostem tak, żeby jakiś zysk jakby z tego mieszkania wypracować. Inna rzecz jest taka, że jak już odpowiednie kroki podejmujesz na etapie zakupu, no to też trudno na tym tak naprawdę stracić. I oczywiście to były wyniki, jakby ankieta była zbierana w tym okresie, kiedy ceny rosły. Pewnie w kolejnych ankietach będziemy badali, co się dzieje, jeżeli te ceny stoją w miejscu albo spadają. Natomiast widać ewidentną różnicę względem tego, co myśleli aspirujący fliperzy, czyli ci, którzy jakby opierają się na jakichś tam przekazach właśnie z internetów, nazwijmy to, no to tutaj przeciętne ich właśnie oczekiwanie było zgodne, totalnie zgodne właśnie z tą taką regułą kciuka, którą ja słyszałem, 30 tysięcy złotych. No i jakby oczekiwania co do tych maksymalnych zysków, one nie były jakieś tam odjechane, bo 50 to były takie przeciętnie maksymalne zyski, ale już te osoby zakładały, że no tak, w najgorszym razie na tych flipach no to będziemy na zero, chociaż pewnie niektórzy byliby też na minusie. Były też takie odpowiedzi, więc już były trochę bardziej pesymistyczne. No a zobaczmy, jak na to patrzą antyfliperzy. A oni patrzyli na to w ten sposób, że i to chyba pewnie więcej jest tej mitologii tutaj. Ci antyfliperzy byli przekonani, że więcej można zarabiać na flippingu niż w ogóle praktycy nawet zarabiali, czy aspirujący niż myślą, no ale też jednocześnie by zakładali, że na flippingu można tracić. No to trochę pokazuje jakby takie rozbieżność między jakby jakimiś tam mitami czy przekazami, a tym, co jest jakby w realu. W realu przynajmniej było tak, według respondentów, że no, na flippingu trudno było tracić. Może te zyski też nie były jakieś tam, nie wiadomo jak, odstrzelone od tego, co przeciętny jakby respondent myślał. Natomiast faktycznie tracenie było trudne. Inna rzecz jest taka, że ci aspirujący myśląc, tu jest jedna taka uwaga już praktyczna, bo na flipie z reguły zarabia się najwięcej w momencie kupna. To ile płacicie za daną nieruchomość, jaki macie plan, jakie macie wyliczenia i założenia co do tego, co z nią zrobicie. I teraz jeżeli zakładacie, powiedzmy w swoim tam jakimś Excelu czy w analizie będziecie zakładali, że wyliczycie jakiś tam docelowy zysk, który wam wyjdzie, ustalicie go sobie na te 30 tysięcy złotych na przykład, no to z reguły życie jest takie, że skończycie na 15 tysiącach złotych. Więc trochę to przekonanie, że ten przeciętny flip daje te 30 tysięcy, czy tam maksymalnie powinien 50 tysięcy dawać, no może was niestety prowadzić na takie manowce, że realistycznie będziecie zarabiali mniej niż planowaliście, bo takie jest z reguły życie. No i te wyniki mogą was po prostu, podobnie jak tych byłych fliperów, niestety zniechęcać do flipowania, więc zachęcam tutaj do większej, jakby to powiedzieć, wymagania od siebie więcej, a przede wszystkim od tego flipa więcej niż mity i pogłoski jakby głoszą. Kolejna rzecz i kolejna taka duża rozbieżność to średni czas trwania flipa i tutaj te wyniki już były radykalnie różne. Mianowicie o ile weterani flipowania przeciętnie mówili, że taki średnia transakcja trwa około 5 miesięcy, gdzie no aktywni, ci fliperzy, którzy byli aktywni, no to tak pokazywali 4,5 miesiąca, byli fliperzy 7 miesięcy, więc ewidentnie coś im tam nie szło i trochę ich rozumiem, dlaczego przestali się w to bawić. To o tyle aspirujący fliperzy twierdzili, że czas flipa to jest 3,8, przeciętnie 3,8 miesiąca, czyli prawie miesiąc szybciej się flipuje, przeprowadza jedną transakcję, aniżeli w praktyce to się dzieje. No i to jest ten aspekt właśnie tych ryzyk, tych rzeczy, których jakby, jeżeli ktoś nie zajmuje się daną działalnością, to po prostu nie wie, że ich nie wie. No a niestety to mocno wpływa w te kalkulacje co do zysku, co do kosztów. Musimy mieszkanie utrzymywać, być może musimy zapłacić jakieś finansowanie w tym czasie. No i niestety po prostu ten ekstra miesiąc to jest mniej czasu na realizację kolejnego flipa, czyli po prostu mniej flipów w ciągu roku jesteśmy w stanie przeprowadzić. No i tutaj uczulam przede wszystkim osoby, które dopiero zaczynają flipping albo się na tym zastanawiają, że no z reguły to trwa dłużej niż wy w ogóle planujecie i przede wszystkim w tych swoich analizach powinniście uwzględniać więcej ryzyk w zakresie czasu. To z reguły jak szkoliłem na przykład z kamienic, no to też sygnalizowałem, że czas to jest przede wszystkim ten obszar, gdzie najwięcej błędów jest popełnianych. Kolejnym takim aspektem
Różnicującym te grupy to było, ile czasu trzeba poświęcać na flipping, czyli ile w ciągu tygodnia godzin trzeba jakby tym biznesem się zajmować. I to były znowu dość radykalne różnice między aktywnymi fliperami przede wszystkim, a osobami aspirującymi, ale też byłymi fliperami. Bo aktywni fliperzy, ci, którzy nadal flipowali w okresie realizacji ankiety, przeciętnie, mniej więcej przeciętnie 16 godzin tygodniowo poświęcali na ten biznes i aż prawie 50% z nich poświęcała co najmniej połowę etatu albo i cały etat po prostu na zajmowanie się tym biznesem, to o tyle wśród aspirujących osób przeciętnie planowały te osoby poświęcać 11 godzin tygodniowo, i raptem tylko bodajże dwie albo trzy osoby wskazały, że to będzie taka działalność pełnoetatowa. Czyli znowu, trochę ci aspirujący mogą być zbyt optymistyczni co do tego, ile realnie będą poświęcali czasu na ten flipping, i to może mieć dwie reperkusje. Jedna reperkusja może być taka, że po prostu faktycznie będą więcej tego czasu na to poświęcać. Efekt będzie taki, że bardziej się będą zniechęcali tą działalnością albo realistycznie koszt ich czasu będzie więcej ważył w tym biznesie. I to jest jeden taki negatywny potencjalnie aspekt. A drugi potencjalny aspekt jest taki, że okej, to oni będą mniej czasu angażowani w ten flipping, no ale mogą wtedy ewentualnie skończyć jak ci byli fliperzy. No bo i tutaj mamy też taką właśnie ciekawostkę, że byli fliperzy, ponad połowa z nich poświęcała, czy tam może inaczej, prawie 80%, 90% z nich poświęcało mniej niż lub maksymalnie jeden dzień w tygodniu na flipowanie. No i z mojego doświadczenia to jest za mało czasu tak naprawdę, żeby odpowiednio zajmować się tym biznesem i żeby wyciskać jakby jak najwięcej zysków właśnie z tej działalności, żeby robić to też dobrze po prostu. Być może to też był powód, dla którego właśnie wyniki tych byłych fliperów, jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, były gorsze niż tych osób, które aktywnie działają i aktywnie no, po prostu poświęcają na to trochę więcej czasu. Czyli to znowu trochę też taka informacja do tych aspirujących osób, żeby były bardziej realistyczne, jeżeli chodzi o to, ile czasu trzeba na flipowanie, a z drugiej strony dla osób, które być może mają niewystarczające wyniki w swojej działalności, no to jest pytanie, czy po prostu, jak to się mówi, pańskie oko konia tuczy, żeby ten biznes sobie tak poukładać, żeby jednak trochę więcej przy tym biznesie być. Niestety takie są realia. Trzy prośby do Ciebie. Jeżeli po pierwsze Ci się podobało, łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał, możesz napisać też komentarz, chętnie na niego odpiszę. Jeżeli chcesz, to możesz mnie wesprzeć na moim kanale Patronite oraz YouTube poprzez taką dobrowolne wsparcie po prostu mojej działalności, poprzez to, że na przykład poświęcam czas właśnie na przygotowanie takiej ankiety i podzielenie się wynikami, no bo to było jednak trochę pracy. Jeżeli chcesz też więcej jakby wiedzy pozyskać na temat rynku nieruchomości, źródeł danych, z których korzystam, to zapraszam Ciebie też do zapisania się na mój newsletter na stronie www.jandziekoński.pl/newsletter, gdzie jakby w podzięce za zapisanie się otrzymasz też link do, otrzymasz materiał, w którym dzielę się po prostu ciekawymi źródłami danych, wiedzy i raportów właśnie o rynku nieruchomości. I po trzecie zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media, począwszy od LinkedIna, Facebooka, Twittera, Instagrama, wszystkie różne kanały social media wykorzystuję do dzielenia się z Wami też innymi spostrzeżeniami i wiadomościami z rynku nieruchomości, więc zapraszam Ciebie do bacznego, że tak powiem, śledzenia, bo też będę tam informował o kolejnej edycji tej ankiety. Więc na koniec dziękuję serdecznie Tobie za obejrzenie tego nagrania i zapraszam serdecznie na mój blog oraz na kanał social media. Do usłyszenia. Cześć.